dziennikarzy, którzy zechcieli zaszczycić swoją obecnością naszą konferencję. Spotykamy się, ponieważ... ...bardzo mieszkańców, ale wiem, o co chodzi. Miło, że jest z nami pani Małgorzata Rysiewicz, prezes... U nas od lat 80. trwają profilaktyczne programy cytologiczne i statystycznie zgłaszalność naszych pań do tych programów jest około 30%. Pacjentki pomimo możliwości wykonania badań w miejscu zamieszkania, pomimo tego, że są one bezpłatne i dostępne, pacjentki się nie zgłaszają z różnych powodów. Więc każda akcja, która będzie nagłaśniać ten problem, która będzie promować badania profilaktyczne, jest na pewno konieczna i teraz również obecnie to rozpoczynamy. Czym wcześniej pójdziemy do lekarza, czym szybciej zrobimy badania, tym jest większa szansa, że uratujemy nasze życie i zdrowie. Jest to szalenie ważne, żeby przekonać wszystkie panie w naszym województwie, żeby chodziły i się badały, bo badania są najważniejsze. Wiem to sama, bo jestem po chorobie onkologicznej i wszystkie dziewczyny, które wokół fundacji są zaprzyjaźnione są z fundacją, również wiedzą, że badania są najważniejsze i dlatego krzyczymy o tym we wszystkich możliwych miejscach. Oczywiście nowotwory, które są główną przyczyną śmiertelności w Polsce i na Pomorzu także. I tu w szczególności rak szyjki macicy, nowotwór jelita grubego, a także nowotwory piersi. Wszystkie te działania, plus także jeśli chodzi o działania profilaktyczne, czynniki ryzyka w miejscu pracy, na wszystkie te działania przeznaczamy 80 milionów złotych. W dużej części skupione na działaniach edukacyjnych, promocyjnych, kampanii społecznej, uświadamiającej o potrzebie diagnozowania i leczenia i w dużej mierze także już bezpośrednio na badaniach przesiewowych czy rehabilitacji, jeśli chodzi o kwestie kardiologiczne. Chodzi nam o to, żeby zmienić też podejście do systemu służby zdrowia, aby nie koncentrować się tylko już na leczeniu w zaawansowanych stanach, kiedy jesteśmy w chorobie, tylko aby wszyscy pomorzanie, a w szczególności także tam, gdzie są białe plamy, gdzie zgłaszalność do programów profilaktycznych jest mniejsza, a więc szczególnie w mniejszych miejscowościach, na obszarach wiejskich, skupić się na tym, aby odpowiednio wcześniej działać.